Więc po co pchasz to wszystko w jedno miejsce, tak? Nie rób tak. Ja to zrobiłem, teraz mam gigantyczny problem. Cześć, jestem Marek, a to jest Code Tips, czyli seria, w której pokazuję Ci proste sztuczki, proste porady, które pozwolą Ci bardzo mocno zwiększyć jakość Twojego kodu i ułatwią Ci pracę w przyszłości. W poprzednim odcinku, który masz dostępny gdzieś tutaj, omawiałem temat nazw i myślę, że na razie skończymy temat związany z pamięcią, a raczej zawodnością pamięci programisty i dzisiaj skupimy się na temacie związanym z dzieleniem kodu. Chodzi mianowicie o wydzielanie funkcji. Bardzo dużo początkujących programistów ma tendencję do robienia takich naprawdę wielkich funkcji, które zawierają wszystko i zawierają tak naprawdę całą logikę, która jest w aplikacji, bez jakiegokolwiek podziału. Mam nadzieję, że w większości jednak to przechodzi z wiekiem, czy ze stażem pracy, jednak no nie wszystkim. I teraz chcę Ci pokazać, jak to można zrobić lepiej i dlaczego nie jest to najlepszy pomysł, żeby wszystko pakować do jednej wielkiej funkcji. W ramach przykładu zerknijmy ponownie na moją starą aplikację, w której właśnie miałem tendencję do pisania w ten sposób, takie Uber funkcje, które robiły wszystko. I takim dobrym przykładem tego typu funkcji jest jedna z funkcji do zapisywania danych, części danych z większego formularza, która ma jeszcze jakieś 150 linii, może więcej. I tak naprawdę patrząc na to, na ten kod, no powodzenia w czytaniu go, albo naprawdę gratulacje, jeżeli w ten sposób po szybkim rzuceniu okiem potrafisz powiedzieć co najmniej jedno zadanie, które ta funkcja wykonuje. Pomijając nazwę tej funkcji, to sama jej treść kompletnie nic nie mówi o tym, co ona zawiera, bo ona jest po prostu za duża, za dużo dzieje. Mamy tutaj jakąś walidację, tak? Mamy tutaj warunkowe dodawanie obiektów, czy tworzenie obiektów na liście. Znowu tworzenie jakiejś listy obiektów, również warunkowe. Mamy kolejne tworzenie obiektów, kolejne jakieś listy. Tutaj jest na przykład zapisywanie jakiejś wartości. Tutaj jest znowu tworzenie jakiegoś obiektu, znowu jest tworzenie listy czy liczenie czegoś. Mamy kolejne pętle, kolejne warunki, kolejne tworzenie jakichś obiektów. To wszystko jest w jednym miejscu. Tutaj mamy jeszcze tworzenie obiektu czy zbiór obiektów, które będą na widoku. To wszystko się dzieje w tej jednej wielkiej funkcji. I patrząc na to, myślę, że nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie jednym zdaniem, co ta funkcja robi. No bo ona robi wszystko, tak? Robi odczyt, robi walidację, robi zapisywanie. I to zapisywanie nie jednej, a wielu rzeczy. Odczyt nie jednej, a wielu rzeczy. Tak naprawdę tutaj jest odczytywane i zapisywane pewnie pół bazy. A to jest tylko jedna z funkcji, która jest w tym kontrolerze. I tak naprawdę przez to, że wszystko się w niej znajduje i wszystko jest w jednym miejscu, to tak naprawdę nie wiadomo, co tu jest. Czy można coś z tego kodu gdzieś użyć? Czy można coś w tym kodzie zmienić? Czy na przykład rzecz, którą zmienialiśmy gdzieś indziej, powinniśmy zmienić też tutaj, bo tego po prostu nie widać. Jako taka analogia mogę powiedzieć, że to mniej więcej tak, jakbyś wziął na przykład na warsztat samochód, tak? Do jakiegoś takiego bardziej generalnego remontu i instrukcja, jak wszystko po kolei zrobić, bo zakładamy, że taka instrukcja istnieje, wyglądałaby w ten sposób, że miałbyś ciągiem tekstu opisane nie tylko na przykład wymień olej, czy zmień rozrząd, czy na przykład wymień tarcze hamulcowe, ale też pomiędzy tymi rzeczami miałbyś opisane, jak je wykonać, tak? Czyli miałbyś tekst typu, powiedzmy, wymień tarcze hamulcowe i aby to zrobić, odkręć koło, zdejmij koło, odkręć tam klocki, odkręć śrubę tarczy. Następnie, aby zmienić olej, znajdź wlew, znajdź korek od spuszczania oleju i tak dalej, i tak dalej. Wszystko miałbyś po prostu w jednym miejscu. A tak te instrukcje nie wyglądają, tak? Każda z tych czynności to jest osobna czynność, która zasługuje na swoją osobną instrukcję i właśnie taką osobną instrukcją powinna być Twoja funkcja. Bo inaczej skończysz z taką gigantyczną instrukcją, krok po kroku, co zrobić w Twojej aplikacji, tylko właśnie napisano tak jednym ciągiem. I z tego jednego ciągu wyciągnięcie
informacji, jakie kroki potrzebujesz, jest praktycznie niemożliwe. Bo właśnie wracając jeszcze do takiej instrukcji, na przykład właśnie serwisowania samochodu, to o ile łatwiej się, by się czytało taką instrukcję, jeżeli miałbyś na przykład listę 10 czynności, które musisz wykonać. Punkt pierwszy, wymiana tarczy hamulcowej. Punkt drugi, wymiana oleju. Punkt trzeci, zmiana rozrządu i tak dalej. I dopiero miałbyś obok tych tytułów napisane, na której stronie znajdziesz opis tych konkretnych czynności. I dokładnie tak samo powinno być z funkcjami. Bo inaczej się w tym gubimy. Inaczej musimy za każdym razem od nowa pisać te wszystkie instrukcje. A na przykład, znowu odnosząc się do jakiejś instrukcji serwisowej, jeżeli napisaliśmy na stronie 153, jak wymienić tarcze hamulcowe, to możemy odnieść się do tego tekstu zarówno przy okazji listy jakiegoś regularnego serwisu, jak i na przykład przy okazji opisu jakiejś usterki, tak? Przykładowo, jeżeli tam samochód zaczął ci słabiej hamować, sprawdź, jak wymienić tarcze hamulcowe. I pyk, masz odnośnik do tej strony, tej samej strony, do której się odnosisz w przypadku listy czynności serwisowych, które wykonujesz regularnie w twoim samochodzie. I tak powinny właśnie działać twoje funkcje. Powinieneś móc się odnosić do nich w różnych miejscach i powinny być niezależnymi instrukcjami. Dlatego przykładowo, tutaj nie będę analizował w tym momencie tego kodu, ale tak z grubsza. Czy lepiej cię czyta tego typu kod, tak? Czy na przykład lepiej by cię czytało kod, który wyglądałby mniej więcej w ten sposób? Czy lepiej właśnie by cię czytało kod, w którym miałbyś takie instrukcje? Walidacja danych, tworzenie jakiegoś modelu, zapisywanie tego modelu, przejście do następnego kroku. Czy tutaj mogło być więcej zapisywania tych modeli? Być może zapisywanie na przykład ustawień. Tak? I to wszystko podzielone w ten sposób miał być po prostu wydzielone do osobnej funkcji, nawet jeżeli nie masz kompletnie pomysłu na swoją architekturę i tak potrzebujesz, masz silną potrzebę robienia tego wszystkiego w jednej klasie, w jednym miejscu, to chociaż wydziel to do osobnych funkcji. Niech one będą gdzieś tam na końcu tego pliku, tak? Niech sobie tutaj leżą, ale przez to, że sobie to wydzielisz, to teraz wyobraź sobie sytuację, że na przykład potrzebujesz zapisać ustawienia w kilku miejscach. No i co robisz? W poprzedniej wersji, czyli takiej, gdzie wszystko jest w tym miejscu, no prawdopodobnie pierwszą myślą będzie skopiowanie tego do drugiego miejsca, gdzie będziesz potrzebował tego użyć. A po pierwszym skopiowaniu, następne kopiowanie do trzeciego, czwartego i piątego miejsca będzie dużo łatwiej przychodzić i nie będziesz miał kompletnie oporów, żeby to zrobić. A jeżeli sobie od razu wydzielisz takie osobne bloki, osobne instrukcje, które opisują jeden konkretny przypadek, jedną konkretną czynność, to w razie, kiedy będziesz potrzebował użyć takiej instrukcji, takiego ciągu czynności, po prostu go używasz, tak? Wyciągasz sobie, na której stronie on jest i wkładasz na listę instrukcji, które muszą być wykonane przy okazji jakiejś czynności. Tak samo przykładowo zapis danych, tak? Czy tworzenie modelu. Masz tworzenie modelu, który na przykład przewija się w paru miejscach, czy nawet nie, i nawet niech będzie w jednym miejscu, tak? I przykładowo nie zmieniają się tutaj dane, które przychodzą, ale zmienia się struktura modelu, który jest zapisywany. No nie? I teraz, jeżeli miałbyś wszystko tak po prostu rozwleczone na jedną funkcję dużą, no to po pierwsze musisz znaleźć to miejsce, po drugie musisz szukać kodu, który się odnosi do tego jednego modelu, i go zmieniać zarówno tutaj, w tej funkcji, zarówno w innej funkcji, gdzie też skopiować ten sam kod, no bo przecież był tak zrobiony, że się nie dało inaczej. Na koniec jeszcze musisz zmienić w tych samych wielu miejscach zapisywanie tego modelu, bo skoro się zmienił, no to pewnie się zapisuje trochę inaczej. Albo i nie, tak? I to wszystko przez to, że masz rozwalone na jedną funkcję, jedną wielką funkcję, to jest po prostu żmudne szukanie, linijka po linijce, co się gdzie zmieniło. A tak to wiesz, że na przykład zapisywanie modelu masz w osobnej funkcji, więc ty już nie szukasz tego tutaj po tym całym kodzie, po tych setkach linii kodu, czy po tych dziesiątkach plików, po prostu otwierasz sobie funkcję, która tutaj pod F12 będzie dostępna. W tym momencie nie jest, bo jej nie utworzyłem. Tak, ale gdzieś tam by się znalazła.
I za jednym kliknięciem znajdujesz miejsce, gdzie ten zapis jest zrobiony, czy to tworzenie modelu jest zrobione. I co z tego, że ono będzie w tym samym pliku? Gdzieś tutaj ułożone na końcu to. Okej, na razie to nie jest najlepsza architektura. I tak masz słaby kod, ale przynajmniej masz wszystko uporządkowane. I czytając taką akcję kontrolera, taką funkcję, widzisz po prostu tą listę instrukcji, które się dzieją po kolei. I czytając tą funkcję, nie obchodzi cię na razie, co się tam dzieje pod spodem, jak to jest zapisywane do bazy. Ty chcesz wiedzieć, co ta funkcja robi. Bo na przykład się okazuje, że tam potrzeba dodać jakiś jeden krok, albo powiedzmy zmienić walidację, tak? To nie szukasz, czy gdzieś tu jest jakiś jeszcze jeden if, który to waliduje. Nie. Otwiera sobie funkcję validate data, tam jest wszystko, krok po kroku i dopiero wtedy zagłębiasz się w temat. A nie, że masz walidację przeplataną z tworzeniem jakichś list, z zapisywaniem do bazy, ze zwracaniem z bazy itd., itd. Bo znowu, tak jak przy okazji poprzednich części, za każdym razem takie proste zmiany, to jest utworzenie funkcji w tym samym pliku. Już nie mówię o tworzeniu osobnych klas, osobnych serwisów, bawieniu się w jakieś dziwne konstrukcje. Utworzenie funkcji w tym samym pliku, w tej samej klasie, ale z po prostu wydzielonym kawałkiem kodu, to jest dosłownie kilka kliknięć. Więc po co pchasz to wszystko w jedno miejsce, tak? Nie rób tak. Ja to zrobiłem, teraz mam gigantyczny problem, bo prawdopodobnie kod, który znajduje się w tym wielkim kontrolerze, tak w 1/4 to są powtórzenia, które po prostu piszę 4, 5, 6 razy, jakieś pobierania danych zazwyczaj. A gdybym sobie już ucząc się, pisząc ten pierwszy kod, zastanowił, jak to mogę podzielić, to w tym momencie po prostu otworzył sobie funkcję, na przykład create main model i miałbym tam wszystko, tak? Miałbym tworzenie modelu niezależnie od tego, w którym miejscu go potrzebuję, to za każdym razem bym wracał do tej funkcji i ewentualne zmiany tam wprowadzał. A w tym momencie muszę przegrzebywać się przez kod tej funkcji, a jeżeli znajdę już w tej funkcji, w tej gigantycznej funkcji, gdzie tu jest jakieś tworzenie modeli różnych, to muszę jeszcze sprawdzić, czy w innych miejscach jest to tworzenie w taki sam sposób, czy przypadkiem to się gdzieś nie różni, czy faktycznie jest spójne, czy muszę tam zmienić, czy nie muszę tam zmienić. Więc znowu, oszczędziłem 10-15 sekund na dodaniu funkcji, dodaniu głupiego wpisu trzech linijek dodatkowych na końcu pliku, czy w innej klasie, czy gdziekolwiek, i przez to poświęcam kolejne godziny na właśnie sprawdzanie, jak to działa, co się tutaj znajduje i czy mogę cokolwiek zmienić. I nawet nie jestem w tym momencie, mimo że to jest kod, który ja pisałem go parę lat temu, nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, co on tu robi. Przeglądając go, nawet się wczytując dokładniej, przez pierwsze 10-15 minut myślę, że nie znajdę wszystkich operacji, jakie tutaj się wykonują i wszystkich modeli, które się zapisują. A gdybym miał to podzielone, gdybym miał to po prostu w postaci listy instrukcji, czy listy osobnych funkcji, które dopiero się zajmują konkretnymi czynnościami, sprawa by była banalna. Wiedziałbym, że zapisuję taki i taki model, odczytuję taki model, tworzę view model w tym miejscu, waliduję dane na taki sposób. Koniec. 10-15 instrukcji, które mam zapisane gdzieś indziej, są podzielone, ponazywane i łatwe do zmiany. Dodatkowo, jeżeli sobie wydzielasz takie funkcje zamiast takiego wielkiego bloku, to zauważ, jeżeli potrzebujesz wydzielić walidację, to ta walidacja prawdopodobnie nie może być zależna od zapisywania modelu czy przejścia do następnego kroku, tak? Więc już tworząc takie funkcje, musisz przez chociaż sekundę się zastanowić, czy to związanie między tymi danymi, czy między tymi krokami nie jest zbyt duże, tak? Bo jeżeli przykładowo walidacja wymaga od ciebie utworzenia modelu, zapisania ustawień i przejścia do następnego kroku, no to być może ona powinna być na końcu, albo w ogóle danych nie walidują przed zapisem i w takim razie po co nam walidacja, skoro najpierw zapisuję, a później sprawdzam, czy jest ok, no coś jest tu nie tak, no nie? Ale takie rzeczy wyłapiesz dopiero, kiedy sobie to podzielisz, będziesz musiał podzielić, bo wtedy będziesz miał po prostu narzucone pewne ograniczenie, które cię przystopuje w takiej radosnej twórczości ifologii, czy mieszaniu różnych list dziwnych, czy właśnie rzucania obiektami na lewo i prawo, bo wtedy musisz
w jakimś nazwanym bloku kodu, który ma wykonywać jedną czynność, znaleźć wszystkie elementy, które się na niego składają. I muszą one być zawarte w jednym miejscu. Przez co nawet nie myśląc o tym za bardzo, już tworzysz kod, który jest lepiej podzielony i wygląda, działa o wiele lepiej, bo jest pogrupowany i zostałeś zmuszony do pogrupowania. A robiąc wszystko w jednej funkcji, kompletnie olewasz tę sprawę i robisz na przykład tutaj walidację, po czym zapisujesz jedne dane, po czym robisz następną walidację, po czym odczytujesz listę i dopiero na podstawie tej drugiej walidacji i na przykład tego pierwszego obiektu zapisanego, gdzieś tutaj sobie odczytujesz kolejny obiekt, który zapisujesz po trzeciej walidacji i robi się straszne spaghetti. Robi się coś, czego później się nie da utrzymywać. A wystarczyło wydzielić sobie osobne funkcje, podzielić ten kod, który i to spowoduje, to by spowodowało, że miałbyś narzucone takie naturalne ograniczenie z jednej strony, a z drugiej strony od razu byś widział, gdzie ten kod jest używany i miałbyś jedno miejsce, w którym go możesz zmienić i widziałbyś w innych funkcjach po prostu listę instrukcji krok po kroku, co ta funkcja robi. Po prostu nazwane po angielsku, bo jak już w poprzedniej części, do której jak już mówiłem, gdzieś tutaj się znajduje na górze link, tam mówiłem o tym, że nazwy są ważne, żeby nie nazywać zmiennej czy funkcji x, y, z1 i tak dalej. Nazywamy je po angielsku normalnie, tak żeby coś znaczyły, i jeżeli mamy takie funkcje, mamy takie zmienne, to podzielenie kodu właśnie na takie funkcje, które mają jakieś nazwy, które cokolwiek znaczą, powoduje, że po prostu inne funkcje, w których używamy tego kodu, czytamy po prostu jak instrukcje obsługi, jak nie wiem, przepis na ciasto, tak? Mamy krok po kroku, zrób A, zrób B, zrób C, a jeżeli to wszystko zrobisz, to robisz D. Koniec. Przejrzyście i łatwo znaleźć, który kod jest używany w jakich miejscach, czy można go zmienić, i jeżeli potrzeba zmiany, to robimy to w jednym miejscu, nie robimy tego w całej aplikacji, bo znajdziesz pierwsze, drugie, trzecie miejsce, w którym ten kod jest używany, czy podobna instrukcja jest używana, ale zapomnisz o czwartym, piątym, bo na przykład trochę się struktura różniła i nie do końca znalazłeś, nie do końca wiedziałeś, czy to jest to samo, czy na przykład tam jest inny kontekst, tak? Bo już nie pamiętasz, bo to się działo rok, dwa, trzy lata temu, no i w tym czasie robisz coś innego. A dzieląc sobie, jesteś pewien, że używałeś tego samego kodu, który robił to samo. Jeżeli nie robił tego samego, to stworzyłeś nową funkcję. Jesteś pewny, że jeżeli zmienisz tą funkcję pierwszą, to nie wpłyniesz na tą drugą, więc kod, który trochę się różnił, na pewno ma swoje miejsce, w którym wykonuje te operacje. Koniec. Tyle. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że to jest kolejna porada, która ułatwi Ci naprawdę życie i spowoduje, że nawet jeżeli jesteś na etapie, kiedy jeszcze się nie przejmujesz architekturą aplikacji, po prostu tworzysz radosne kontrolery z logiką, będziesz miał kod, który w przyszłości bliższej lub dalszej będzie dużo prostszy do zmian, bo jeżeli sobie na przykład wydzielisz walidację danych do osobnej funkcji, to nagle dodanie jakiejś biblioteki do walidacji jest banalnie proste. Masz po prostu funkcję, która to robi. Przykładowo zmieniasz bazę danych, bo na przykład się okazało, że albo sam ORM, albo po prostu modele, które stworzyłeś, są nie do końca takie. Masz wydzielony kod, który zajmuje się tylko zapisem do bazy danych, czy tylko czytem z tej bazy danych i nie musisz się przegrzebywać przez na przykład jakąś logikę, jakąś walidację, czy inne tego typu rzeczy. Więc naprawdę, znowu, kolejny raz powtarzam, 15 sekund poświęcone na prostą rzecz, na proste dodanie jednej rzeczy powoduje, że za jakiś czas, miesiąc czy rok oszczędzasz sobie kolejne godziny pracy, czy nawet dni pracy, jeżeli będziesz musiał dużo zmieniać w aplikacji. Więc myślę, że warto ponownie sobie zadać takie pytanie, co jest dla Ciebie cenniejsze. 15 sekund teraz, czy 5 godzin za parę miesięcy. Oczywiście tam gdzieś przy okazji poprzedniego odcinka w komentarzu było wspomniane, że no w takich jakichś challenge'ach, jakichś hackathonach, tego typu rzeczach, no nie pisze się tego kodu w ten sposób, bo tam liczy się naprawdę każda sekunda, ale wtedy zauważ, to 15 sekund teraz jest dla Ciebie dużo cenniejsze niż parę godzin za miesiąc czy dwa, bo tego kodu za miesiąc czy dwa już nigdy nie otworzysz.
ale to są pojedyncze przypadki. Ilu z nas tak naprawdę bierze udział w tych challenge'ach i nawet jeżeli bierzemy udział, to jaki procent czasu naszej pracy poświęcamy na to, bo to się dzieje na przykład raz na pół roku, tak? Raz na pół roku bierzemy udział w jakimś wyzwaniu, w jakimś hackathonie, tego typu evencie, gdzie po prostu mamy pisać kod na czas, ale pozostałe 99% czasu to jest po prostu klepanie kodu, który będzie utrzymywany przez lata. Więc róbmy wszystko, żeby ten kod był faktycznie przyjemny w utrzymaniu przez te lata, bo im więcej zrobisz teraz, tym mniej skarg będziesz słyszał w przyszłości, albo tym dłużej twoja aplikacja będzie żyła, czy tym dłużej ten kod będzie uznawany za właśnie dobry czy prosty w modyfikacji. Nie tylko dla ciebie, ale też dla twoich przyszłych kolegów czy osób, które przejmą to, co stworzyliście. Bo aplikacje biznesowe nie żyją pół roku, żyją zazwyczaj rok, dwa, pięć lat. Zauważ, że sporo aplikacji już pełnoletnie się osiąga. I jeżeli pierwszego dnia coś zepsułeś i zrobiłeś taką kobyłę, która jest ciężka do czytania nawet w momencie jej pisania, to jak sobie poradzisz z modyfikacją kodu, który został napisany w ten sposób 15 lat temu i już nawet nie wiesz, kto go pisał, nie zapytasz. No jest to, będzie to naprawdę bardzo trudne. I tak samo będzie to trudne dla osób, które będą czytać twój kod, albo dla ciebie samego, który będziesz czytał ten kod po jakimś okresie czasu, niekoniecznie nawet długim, to mogą być tygodnie czy miesiące, jeżeli ten kod jest naprawdę rozwlekły, tak jak tutaj. Myślę, że max tydzień, dwa i ten kod przestał być dla mnie czytelny i czułem się dokładnie tak samo jak w tym momencie. Unikajmy tego, róbmy sobie małe funkcje, jak najmniejsze funkcje i jeżeli widzisz jakąś operację, która jest zamkniętą czynnością, tak? Mówiąc sobie, co jest zrobione, słyszysz osobną operację, na przykład zapisuję dane do bazy, robisz funkcję, zapis do bazy. Masz, myślisz o czynności, tworzę sobie vModel. Już masz osobną funkcję, którą możesz sobie wydzielić, tworzenie vModelu i tak dalej, i tak dalej. Przez to jakiekolwiek zmiany w przyszłości będą dużo prostsze i czytanie twojego kodu będzie albo dużo prostsze, albo w ogóle możliwe. I na dzisiaj to wszystko. Życzę ci jak zawsze powodzenia z pisaniem kodu. Życzę ci, żebyś trafiał tylko na dobrze napisany kod i myślał nad tym, czy oszczędzenie kilkunastu sekund w danym momencie nie przysporzy ci masy godzin pracy w przyszłości. I tak jak zawsze, jeżeli podoba ci się tego typu materiał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, może zasubskrybujesz kanał albo zostawisz jakiś komentarz, bo wtedy widzę, że faktycznie te treści są dla kogoś przydatne. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!